proteście wzięło udział kilkadziesiąt osób, głównie z ulicy Małcużyńskiego oraz Mostowej, gdzie mają powstać maszty. Dołączyli również do nich mieszkańcy okolicznych ulic. W trakcie protestu mieszkańcy przez kilka minut blokowali drogę w okolicach przejścia dla pieszych. Wszystko odbywało się pod nadzorem policji. To kolejna forma ich protestu przeciwko budowie nowej infrastruktury. Do tej pory były podejmowane przez nas próby załatwienia tego wszystkiego polubownie. Lecz z żadnej strony, mówię tu o partiach politycznych, tak, czyli ani PiS, ani PO nie pomogło nam. Oni nas zbywali cały czas, używali poprawności politycznej i no, czujemy się tu oszukani, bo miała być pomoc, miała być ta lokalizacja naszego masztu przeniesiona. Tam miało być wstrzymane, do tego nie doszło. Poszliśmy na sesję Rady Miasta, mieliśmy zabrać głos, mieliśmy być wpisani w program. Okazało się, że 15 minut dla mieszkańców to jest za dużo. Za drogo kosztuje to. Pan prezydent, zrobili głosowanie, czy my możemy się wypowiadać. Przegłosowano, że nie. Uznano, że no, żebyśmy opuścili budynek i uszanowali pracę urzędników. To urzędnicy są dla nas, czy my dla nich? Po co my jesteśmy tym urzędnikom? Po to, żeby płacić podatki? Jak dodali mieszkańcy, jedyną osobą, która zgłosiła chęć realnej pomocy, był Rafał Foryś, lider radomskiej Konfederacji. Na jego prośbę interwencję poselską w tej sprawie podjął Grzegorz Braun. Mieszkańcy przygotowali również petycję, w której proszą o zatrzymanie inwestycji. Podpisało się pod nią 300 osób. Jesteśmy zainteresowani rozwojem cywilizacji. Niech te anteny i maszty będą, ale w rozsądnych odległościach od naszych domostw, siedlisk, tam gdzie żyjemy. I powtarzam, odległości dalsze trudno, niech będzie, ale nie pod oknami i bezpośrednio koło naszego miejsca, gdzie żyjemy i nasze dzieci, nasze rodziny. Mieszkańcy uważają, że tłumaczenia władz miejskich o wyczerpaniu ścieżki administracyjnej nie są do końca prawdą. Podali kilka przykładów innych miejscowości, w których w podobnej sytuacji zapadły decyzje korzystne dla mieszkańców. Wśród nich jest m.in. Rzeszów, Zamość czy Siemianowice Śląskie. Znaleźliśmy takie ogłoszenie z niedawna, to jest 23 rok, 4 lipca. Ogłoszenie Zamościa Spółdzielni Mieszkaniowej, mogę je przeczytać. Spółdzielnia Mieszkaniowa imienia Jana Zamojskiego w Zamościu informuje, że z powodu niewystarczającej ilości głosów poparcia oraz dużego sprzeciwu ze strony mieszkańców montaż anteny sieci komórkowej na państwa budynku nie będzie realizowany, czyli można to blokować, tak? Cały czas tutaj mamy gdzieś, nadsyłają nam pisma, można to blokować jak najbardziej i nie, niech się urzędnicy czy tam prezydent nie podpiera tym, że oni spełnili wszystkie warunki, dlatego on nie mógł tego nie podpisać. Obecnie na ulicy Mostowej postawiono już część masztu. W przypadku ulicy Małcużyńskiego sprawa jest w sądzie. Mieszkańcy nie wykluczają kolejnych protestów. Na dzielnicy! Stop z masztami! Na dzielnicy!